Mateusz Bęcz, witam Państwa i zapraszam na serwis sportowy. W ostatnim meczu 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy Zagłębie Lubin wygrało na wyjeździe 2-0 z Górnikiem Zabrze. Bramki dla Miedziowych zdobyli Serhii Bułeca i Mateusz Wdowiak. No na pewno był to dla nas bardzo trudny mecz, bardzo intensywny. Drużyna Górnika już w poprzednich meczach prezentowała się bardzo dobrze. Ktoś może powiedzieć, że no szczęście nam dopisało. Być może w niektórych sytuacjach tak, ale też szczęście pomaga, jeżeli się mu wyjdzie naprzeciw. Było wiele interwencji takich z poświęceniem, interwencji wprost nieprawdopodobnych, które blokowały strzały Zabrzan, a z drugiej strony no, byliśmy skuteczni. To jedno z tych spotkań, które przegrywasz, a w życiu nie powinieneś przegrać, nawet nie zremisować, tylko wygrać. Natomiast są takie spotkania, kiedy choćbyś grał 3 dni, to po prostu nie strzelisz bramki, nie jesteś w stanie wykorzystać sytuacji. Dzisiaj było ich mnóstwo. Są takie mecze, że mówisz, o przegrałeś, to chociaż przegraj po walce. Ja wolę powiedzieć, to przegraj po dobrej grze, bo przegrać po walce to jest no coś normalnego, że no walka musi być zawsze, więc ja staram się patrzeć na grę. I moim zdaniem dzisiaj zagraliśmy jedno z lepszych spotkań. Było mnóstwo emocji. Natomiast no mam nadzieję, że przynajmniej ja zresztą, ja nie będę oceniał meczu po suchym wyniku, bo przegraliśmy 2-0, ktoś powie, no Górnik znowu przegrał. Nie, Górnik wydaje mi się, że w tych ostatnich spotkaniach grał dobrze, punktował. Dzisiaj zasłużyliśmy na punkty, ale tak jak powiedziałem, no nie byliśmy w stanie strzelić czy wykorzystać tych sytuacji, które mieliśmy i zapłaciliśmy wysoką. W meczu na szczycie 7. serii Orlen Superligi piłkarzy ręcznych Górnik Zabrze pokonał KGHM Chrobrego Głogów. Spotkanie w hali Ryszarda Matuszaka zakończyło się zwycięstwem gości 33-29. Głogowianie długo mieli problem ze skutecznością, zwłaszcza w pierwszej odsłonie. W drugiej zawodnicy Chrobrego zmniejszyli nieco straty, ale to było na tyle. Przegraliśmy, można tak powiedzieć, dużo własnych błędów popełniliśmy dzisiaj. Przy tym, że w ataku jeszcze jakoś to wyglądało, bo 29 bramek rzuciliśmy, ale w obronie straciliśmy 33 i nie było dzisiaj takiego mocnego zderzenia z atakującymi ludźmi. Powiedziałem to chłopakom, oni wiedzą o tym. I teraz już nie mamy zbyt dużo czasu na to, żeby rozpamiętywać ten mecz, tylko i wyłącznie ta noc przespać. Przeanalizować to, jakie popełnialiśmy błędy i już jutro przygotujemy się do następnego meczu, bo czeka nas bardzo ciężki mecz wyjazdowy w Tarnowie. Górnik jest trzecią siłą w tabeli i zaczyna powoli odskakiwać od Azotów i Chrobrego. Wygraliśmy mecz na ciężkim terenie. Widzieliśmy, że nie będzie łatwo. Dobrze się do niego przygotowaliśmy. Naprawdę jest to dla nas ważne zwycięstwo i z tego się cieszę, że zagraliśmy dobre zawody. No i że zdobyliśmy te cenne 3 punkty. Kolejny mecz Głogowianie rozegrają w najbliższy piątek w Tarnowie. Już po raz 10 zawodniczki i zawodnicy z całej Polski wzięli udział w memoriale imienia Iwony Buczek, który w tym roku zmienił nazwę na Otwarte Mistrzostwa Lubina. Na podium stawali głównie reprezentacji Dolnego Śląska. Od wczesnych godzin porannych zawodniczki i zawodnicy w kategorii juniora i seniora brali udział w eliminacjach. Później przyszedł czas na finały. Główny cel memoriału to jest zachęcić tutaj okolicznych mieszkańców, pokazać im, co to jest spinanie sportowe dla mieszkańców głównie, bo Polski Związek Alpinizmu no niestety z przyczyn nam wiadomych odwołał konkurencję na czas. Mamy postawioną ścianę standard, nakręciliśmy dla mieszkańców ścianę standard, to jest ta słynna droga, po której bite są rekordy świata w prędkości. Tutaj możemy podać nazwisko naszej słynnej, aktualnej mistrzyni świata Oli Mirosław czy sióstr Kałuckich, które wbiegają na tą ściankę w granicach 6 sekund. Daliśmy możliwość mieszkańcom spróbować, czy w ogóle są w stanie wejść do góry po tej ścianie, a to nie jest
taka łatwa droga, jak się to wydaje. Największą atrakcją tegorocznych zawodów był znany już meeting highline'owy. Po rozwieszonych między wieżowcami przechodzili zawodowcy. Imprezę swoją obecnością oświetlili też ratownicy górniczy, którzy pokazali sprzęt ratownictwa. Dodatkowo odbył się też pokaz akrobatyki sportowej. Czy będzie pokaz ratownictwa górniczego, technik linowych głównie. Będzie atrakcją wieczoru, będzie pokaz aktualnej mistrzyni świata w akrobatyce sportowej. Niedługo powinni się pojawić chłopaki z meetingu highline'owego, czyli będą wieszać te taśmy tutaj nam nad głowami i będą chodzić 30 metrów nad ziemią, też czekamy na nich. Jedną z konkurencji była wspinaczka na trudność. Trudność jest również podobna jak w poprzednich latach. Pierwsza droga raczej była przystępna, także bardzo wielu zawodników mogło ją zatopować. Druga droga już tak naprawdę bardziej rozrzuciła konkurencję. No, trudności w skali wspinaczkowej to sądzę było coś około 6C i 7B+, jeśli kogoś interesuje. Także było trudno, ale kilka topów było, no mi się udało. Polski Związek Alpinizmu przyznał w wydarzeniu edycję Pucharu Polski we wspinaniu na trudność oraz Pucharu Polski juniorów i juniorów młodszych na czas. Ja jestem sympatykiem wszystkich dyscyplin sportu oczywiście, a ta szczególnie jest, bo jest bardzo atrakcyjna. Co roku się odbywa tutaj w Lubinie i naprawdę uważam, że no, widowiskowo to jest wspaniała rzecz, prawda? I wszystkich zachęcam, żeby spróbowali akurat tą dyscyplinę sportu. Nie jest to łatwa, trudna, ale na pewno warto spróbować. W rywalizacji wziął udział około 200 czołowych polskich wspinaczy. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.